Krzysiek, jakie trzy koperty wybierasz? Trzy numerki. Będzie piątka, dziewiątka i dziewiętnastka. No myślę, żebyśmy zaczęli od ósemki. No dobra, wibera. Krzysiek, twoja łatwa misja jest następująca. Nic zaskakującego. Musisz być w top 10 naszej drużynie według doświadczenia. No myślę, że przy tym losowaniu, no można powiedzieć, że bułka z masłem zobaczymy. Jak wyjdzie w praniu. Ósemkami na ósemkach i to takie ósemki, które tą różnicę na pewno zapewnią. Vipery, bardzo mocny pancerz. Sporo poodbijamy. Przede wszystkim magazynek bardzo dobry. To jest też fakt. No, raczej nie miałeś jakichś takich wątpliwości, czy wystąpisz w odcinku, czy nie. Ponieważ, biorąc pod uwagę chyba przedostatni odcinek, tam był widz, który chciał zmienić nick i wyszło z tego, że widzowie, którzy zaproponują zmianę nicku, wygra ten jakby plebiscyt, jeżeli możemy tak to opisać, weźmie udział w odcinku. Ty zaproponowałeś czołgista ekonomista, no i twój nick według ankietowanych został wybrany. Ja jeszcze tylko rozjaśnię, że dwa niki wybierałem ja i dwa niki wybierał Kuba. No i akurat zdarzyło się tak, że nick, który ja wybrałem, więc nawet jeżeli Kuba by tam podstawił swoich znajomych, co absolutnie wątpię, bo tak weryfikowałem to wszystko, no to żeby się tutaj inni w komentarzach nie bulwersowali czy coś, jesteś wybrańcem moim. Jakby mi się spodobał twój pomysł i to z tym nickiem będzie teraz Kuba grać. No tak wyszło, jak powiedział, że studiuje ekonomię tam bodajże zagraniczną, mówił, tak? Czy anglojęzyczną? Szczerze tak powiedziawszy, dokładnie nie pamiętam. Zgąskowany. Ale na pewno mówił coś, na pewno mówił, że studiuje na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Tak, dokładnie. O, udało mi się go skończyć. Nie ja wiem, czy chcesz podjeżdżać, ja też przeładowuję. No na razie na spokojnie, bo będziemy mogli mieć plecy. Chyba Chrysler nie wytrzyma. I prędzej czy później to on tam jakby odpuści tam tą flankę, a podjazd tak pod tej szczycielę nie wiem, czy ma sens. A nie wiem, myślę, czy... Możemy się bronić tutaj na tej... O, zobacz. Vipera dojeżdża. Dobra, to ja już... Masz 12 sekund przeładowania. U mnie też tak to wygląda. 10 sekund, Vipera minus 1. Jedna. Mhm. U mnie 6 sekund. 4 sekundy. Dobra, ja mogę się włączyć. Vipera strzeliła. Aha, nie przebiłem jej. I V-ka dojeżdża. Vipera na traku. Ładnie. V-ka KD, jak coś? Ja bym Viperę najpierw przyjął. Dobra, skończyłem. Super. Jeszcze 3 pociski mam. A ja 2. Ładnie. No ja nie mam załadowanego złota i nie przebiłem. A ty masz złoto czy nie? Złoto, złoto. Ale też teraz nie przebiłem. Jeden pocisk został. A ja teraz przebiłem. Ale ładuję. I znowu odbity. Dobrze, ja cię będę bronił przed V-ką. Jasne, ja tu się odwracam w drugą stronę. Zobacz, Iron Arnie jest i to jest problem. Nie takie wiem, krótkie dobrym pytanie. Pomysłem nie byłoby no. Zjechać na V-eczkę teraz i ją skończyć, ja mogę przyjąć pestkę. Możesz jechać, ja nie mogę jechać. Ja muszę się odwrócić na Irona i nie, jakby nie pomogę ci jakoś bardzo. Tylko rozwalisz V-kę, co nie? Tak, tak, tak. 6 sekund mi zostało do końca przeładowania. Bo ja coś czuję, że teraz drugi, a no właśnie. Artyleria jest. KD i jestem na strzała. O kurde. Ja trochę się odbiła. Nie przebiłem tego. Kurczę, nie potrafię jej przebić w garnek. Będziesz mieć w razie czego jeden pocisk na Iron Arniego? Mam 3 pociski. Dobra. Fałka się odbiła. Rozwalisz ją? Myślę, że jest do zrobienia. Dawaj, dawaj, trzymam kciuki. Nie! Jest. Ale artyleria. Oficjalne wyniki i wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnych zaskoczeń. Pierwsze miejsce, gratulacje, koperta już jest w twoich rękach. A nie powiedzieliśmy, która. O kurde. Dobra, to wybierz sobie. Ale niech będzie od początku, tak jak zwykle bywa, że o piątkę to było. Czyli to była piątka. To teraz prosiłbym ciebie, abyś wybrał kopertę, o którą zagramy. Teraz niech będzie dziewiętnastka.
Twoja misja to, żebyś był w top 5 expa w naszej drużynie standardowo i się chciałem dopytać odnośnie tych patonów, czy twój wybór 9 tieru nie jest przypadkowy, żeby walczyć z nimi. Z jednej strony tak, bo zagrałem tym czołgiem i wiem, że to jest no mega słaby czołg. A koncept, jeśli chodzi o 9 tier, to jest jeden z moich ulubionych czołgów, które mam w garażu i no wydaje mi się, że jeden z takich bardziej przesadzonych w tej grze. Ja też uważam, że koncept 1B jest naprawdę bardzo fajną dziewiątką, ale jakoś dużo akurat nie miałem przyjemności nią pograć, a na pewno jak będę mieć trochę więcej czasu, to się skuszę. Chociaż no, mój przyszły rok zapowiada się następujący, że będę raczej grać tą E6, ale to jeszcze trochę czasu przed tym wszystkim jest. A tak to jeżeli chodzi o koncept, to nie wiem, markujesz go, grasz sobie nim tak for fun, wiesz co, czy... tak, gram sobie for fun, ale tak staram się przynajmniej osiągnąć dwie marki, bo wiem, że trzy aktualnie są poza moim zasięgiem po prostu, bo wymagania są kosmiczne, jeśli chodzi o 9 tier. Jasne, no koncept jest też czołgiem specjalnym, więc te wymagania ma jeszcze trochę tak podkręcone, tak mi się wydaje. Ale tu w 100% nie jestem pewien, nie wiem, czy ty się orientujesz, jak to jest z wymaganiami? Tak, tam patrzałem chyba 5600 albo 5800 kombinowanego damage'a trzeba robić. Wow, no to jest sporo. Ale nie wiem, czy jest sens tam podjeżdżania, bo zazwyczaj to się źle kończy, jeżeli przeciwnik ma drugą stronę. Ja uciekam. No. Bo widzę, że już AMX podjeżdża. Tak się zastanawiam, co powinniśmy zrobić. Masz jakiś pomysł? Wiesz co, tutaj na wodzie nic nie było wykryte. Nie ma czołgów. A jeszcze tak, wracając do tematu tego twojego pomysłu co do Niku, czy ty śledziłeś ankietę? Jakie są wyniki, jak to wygląda? Tak, śledziłem, obserwowałem. I jak się pojawiła i zobaczyłeś, że jesteś na pierwszym miejscu, to... Wiesz co, to się mile zaskoczyłem po prostu, nie? Jeśli chodzi o wyniki tej ankiety. Też w sumie twój komentarz był jednym z bardziej łapkowanych pomysłów, więc... Duże zaskoczenie to dla ciebie, aż tak nie powinno być, tak mi się wydaje. No, aż tak nie było, bo śledziłem też lajki pod komentarzem, ale też mnie zaciekawił bardzo komentarz kolegi, który wypisał wszystkie te statystyki. No, dla mnie był po prostu szok, jak to czytałem, że chciało mu się coś takiego zrobić. No chciało, ale ja nigdy jakby o to nie prosiłem, jest też, powiem szczerze, dostaję dużo różnych propozycji w prywatnych wiadomościach, że nie wiem, ktoś może nagrać piosenkę, to co i tak, ale jakby ja tego nie wymagam i mój wybór jest jaki jest, jest absolutnie czasami losowy, trzeba mieć szczęście, trzeba czasami czymś się wykazać, tu pomocą, tu kreatywnością, no i jest to tak zróżnicowane, bo ta seria to takie moje widzimisię i tak to wygląda, nie wiem, jakie ty masz podejście do tego wszystkiego, to by się udało akurat, ale gdyby się to by nie udało i z perspektywy widza. Wiesz co, mi się fajnie ogląda po prostu to wszystko, jak ludzie grają. Także nie byłbym jakiś, nie wiadomo, jak bardzo zniesmaczony, że nie udało mi się zagrać czy coś. I takich widzów najbardziej szanuję, którzy mają takie podejście, a nie jakimś po jednym takim, no nie wiem, nie wyborze czy coś. Wielkie pretensje, nie wiadomo co, no niestety, ale was jest aż tylu, za co wam bardzo dziękuję, że nie jestem w stanie fizycznie z każdym zagrać i każdego obdarować prezentami w postaci paczek. No. I cieszę się, że mam dużo takich wyrozumiałych widzów. Ale teraz może wracając do bitwy, to jak się tobie ona układa? Wiesz co, na razie 2500 damage'a, 1100 po spocie, zobaczymy jak będzie dalej. Jeszcze sporo czołgów tutaj na naszej bazie jest, także... Mhm. I jeszcze w sumie tak mi się przypomniało, bo jakby są takie osoby, które prowadzą te statystyczne wyliczenia, ile tam odcinków, ile ofert, ile paczek, ja to wszystko widzę i szanuję oczywiście, ale powiem, jakby dopowiem tylko tyle, że pod koniec całej tej serii będzie taki mini quiz, arkusz, który będzie do wypełnienia i tam będą różnego rodzaju takie dosyć skomplikowane pytania polegające na całej tej serii i tamte osoby mogą się wykazać no, swoimi danymi, więc jeżeli coś tam segregujecie, zbieracie, to może wam się to przydać i może lepsze dla was będzie niepublikowanie ich, tak, jeżeli tak to mogę określić, bo jeszcze taka niespodzianka w postaci dodatkowego mini konkursu was czeka. To też jest super sprawa. Nie wiem, czy śledziłeś, ale bodajże w pierwszym odcinku mówiłem o tym, że będzie taki
takie specjalne zakończenie, ale co to każdy... Co może obiło się o uszy? No, każdy o tym pozapominał z biegiem czasu pewnie i dlatego to teraz między innymi podkreślam, że różne takie ciekawe smaczki na sam koniec mogą się przydać wam. Aj. Dobijesz go tam? Wszystko jest okej? Tak. Już chciałem ci podkreślić, fraga. Mobilnością nie grzeszy, no. Nie wiem, czy zdążę. EBR odbił się. Chyba to będzie mój frag. Jak zjedzie, to... Mam go. Myślę, że będzie zaliczona. Prawie 4000 zrobione. No gratulacje, jesteś top 1. Drugi raz z rzędu. No, udało się, no. Nie ukrywam, że już troszkę dzisiaj pograłem, także... Żeby nie było niedomówień, no to grasz o kopertę numer 9. To ona została. Tak. I twoja misja jest taka, abyś był top 1 według doświadczenia. Dwa razy to ci się udało. Pytanie, czy wydarzy się to za trzecim razem? Spróbujemy. Jeśli mogę cię zapytać. Pewnie. Jakbyś miał wybierać między obiektem 279 Early a 260, to którego byś wybrał? Wow. Pytanie bardziej do czego? Tak po prostu, żeby sobie grać randomki, czy żeby robić jakieś wyniki, czy... jakby... Jaki jest główny cel mojego wyboru? Wiesz co, wydaje mi się, że oba czołgi są tak uniwersalne, że i na randomkach, i na bitwach klanowych, żeby robić jakieś niesamowite wyniki, no takie porównywalne bym powiedział czołgi. Na pewno są porównywalne. Wydaje mi się, że jakbym miał grać na dłuższą metę, to chyba wybrałbym 260, bo ten styl jest taki ciekawszy. To działo jest bardzo przyjemne, zresztą ten strzał o tym świadczy między innymi. I pamiętam, że jak ja grałem tym czołgiem, no to miałem ogromny fan, jak wbijałem 3 odznaki biegłości. Jest nawet zapis na streamie, zapis streama na YouTubie. Polecam serdecznie, jakby ktoś nie widział. I to było już kilka dobrych lat temu. Miałem super wspomnienia z 260. A jeżeli chodzi o 279, to no ona jest trochę nudnawa, przez to, że no cały czas trzeba podbijać, czekać na to, aż ktoś tam strzeli i ta mobilność trochę ogranicza też ten czołg, ale no jak przyjedzie na tę pozycję i się dobrze ustawi ten obiekt 279, no to jesteśmy wręcz nie do ruszenia i nikt nic nie może nam zrobić. Dostałem dwa ciekawe strzały od superkonkurera, jeden w jarzmo, a drugi mnie trafił w garnek. No czyli nie najlepiej się to zaczyna. Nie. Jakoś się stresujesz coś, jeżeli chodzi o nagrywanie tego odcinka? Powiem ci, że jest to dla mnie nowość. Lekki stresik jest, ale da radę pokonać stres. No widać, że umiejętności też są, no bo dwa razy z rzędu byłeś top 1. Ale teraz pytanie, czy w tej misji, żeby być top 1, będziesz top 1? Na tą chwilę wątpię. Ja mam bardzo dobrą bitwę, ale ja się do tego wyniku nie liczę, wręcz przeciwnie, trochę nawet pomagam, jeżeli będę przed tobą. Naprawdę, mam taką strzelnicę tu na tym balkoniku. Jestem trzeci raz od artylerii. A jeżeli chodzi o licytację, to jesteś chętny coś policytować, czy bardziej pod koniec? Bo zazwyczaj coś proponuję, ale ludzie zawsze to tak i tak przeciągają pod koniec. Wiesz co, możemy pod koniec coś spróbować. Dobra, to nawet nic nie proponuję. Moim zdaniem jeszcze szansę masz. Co prawda nie wiem, ile dokładnie masz uszkodzeń. Nawet jak to nie wygląda? 1000. Bitwa jest totalna w moim wykonaniu. No to niedobrze. Dobra, dobiłem te 6-2. Ale jeszcze się trzymasz, jeszcze jesteś w grze. Jeszcze tak, ale już się robi nieciekawie, bo mam beczkę obok siebie. Ale no, beczka się mnie interesuje. A piątka na mnie jedzie. Ale nikt mnie nie pomoże. Nie mam przestrzału. Chociaż może teraz złapię. Aj, jest to łapestka? O nie, ja nie zdążę przeładować, ja chyba zginę. No nie. Uff. Ładnie.
Po HP jest tylko 1000 przewagi. Beczka tam strzela w MC3, raz strzeliła. Drugi raz strzeliła. Trzeci raz. I czwarty, beczka ładuje jak coś. Dobra. MC3 będzie jechać po beczkę. No ją wypchnie, to ja pojadę od drugiej strony może. No i zrobisz fraga najprawdopodobniej, a frag trochę do expa da. Tylko nie wiem co z UDES-em na mojej prawej. Oj, oj, oj. Nie przebiłem. No ale teraz chyba dobijesz. Udało się. UDES strzelił w typa. Jeszcze dużo życia zapasu. Po HP my przegrywamy, minus 1200 jak coś. Mhm. I mamy słabe czołgi, które są na ich bazie. Ale dwa czołgi kapują i nie wiem, czy raczej nie zjadą. UDES chyba po nas tutaj jedzie. Nie wiem, gdzie jest face. Mi się wydaje, że on wraca na bazę, wiesz? UDES strzelił, typ wyjeżdża. Dobił. Face na plecach. Widzę, widzę, widzę. Ten typ go nie widzi nawet. Wow. Wow. Szkoda, że skapowaliśmy, bo jeszcze miałeś tu szansę na te kilka strzałów. No, 3000 tylko niecałe. Ale masz 3 fragi. Może być ciężko. Masz 3 fragi. No myślę, że top 3, top 1 na pewno nie będzie. Ajajaj. W wykonaniu. Brakowało 11 expa. Czyli jeden strzał w fejza. 19 mógłbym ci odsprzedać za powiedzmy 12 paczek. A dlaczego tak dużo? Bo to jest taka sentymentalna liczba. A piątka? Nie wiem, czy do sprzedania. Czyli chciałbyś zostać z piątką, ale chcesz sprzedać 19. A piątka co za siebie znaczy, jeżeli można zapytać? Narzeczona wybrała. A, rozumiem, podjęliście wspólną decyzję. Tak, tak, tak. Jeżeli mówisz, że 19 chciałbyś sprzedać za 12 paczek, no to mogę ją odkupić za 12 paczek. Teraz mi się nasuwa myśl, że jeśli tak chętnie ją kupiłeś za 12 paczek, tam może być coś dużego. Wiesz co, zaryzykuję, jak to jest zabawa, to jednak wezmę obie koperty. A może odkupimy od ciebie piątkę? Nie, 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 zostanę przy tym, że wezmę dwie koperty. W poprzednim odcinku kolega się na licytacjach troszeczkę przejechał. Czyli co, zostajesz przy... Zostaję przy kopercie. Piątce i 19. Tak. W kopercie numer 19 znajduje się 0 paczek. Kurczę. W kopercie numer 5 znajdują się 3 paczki. No, super. Zawsze coś. Z racji tego, że twoja narzeczona miała rację, jeżeli mogę tak określić, co do koperty, no była lepsza niż ta poprzednia, no, to ja mogę dorzucić skromne 3 paczki od siebie dla niej, żeby też sobie zrobiła mini opening, jeżeli coś tam sporadycznie gra w WOTA. Jasne, super. Na pewno będzie zadowolona. Zabawa. Jasne, że mam tak. Nadzieję, że jakaś tam była i podobał no, się jak odcinek. Najbardziej. Fajne przeżycie. Miło zagrać z kimś, kogo się ogląda. Będzie też chyba jakaś fajna pamiątka, tak mi się wydaje. No co, wesołych świąt, zdrowych, spokojnych, no bo już bardzo blisko tego czasu wigilijnego i bożonarodzeniowego. Dzięki ci jeszcze raz, jeżeli masz jakieś pozdrowienia, coś chciałbyś powiedzieć na sam koniec, to zapraszam. Ja również ci dziękuję za wspólną grę i chciałbym życzyć wszystkim widzom i tobie wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Jasne. To ja w imieniu widzów odpowiem standardowo wzajemnie. No i dzięki za odcinek jeszcze raz. Siemanko. Również dziękuję. Na razie.